Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Minecraft'cie. Jak widzicie, coś się zbugowało, tam nie patrzymy. Tam prawda nic nie ma, tam się nic nie dzieje, nie wiem co się tam stało po prostu. Coś odwaliło z shaderami, na to wygląda. Znaczy z shaderami, z ustawieniami graficznymi, ponieważ parę rzeczy pozmieniałem dosłownie i coś takiego się stało. Mniejsza o to. Natomiast jeśli chodzi o zmiany, to krótkie, szybkie, prawda, sortowanko tutaj poszło z mojej strony. Tam są jeszcze bodajże węgiel i inne tam pierdoły tego typu, no węgiel i proch. To jest, tak jak powiedziałem, baza pierwsza, która będzie absolutnie do zmiany całkowicie. A dzisiaj, w moich planach przynajmniej, jest to, aby troszeczkę tutaj pozwiedzać okolice. Troszkę bardziej przynajmniej, niż w odcinku poprzednim. Z tej wyspy tylko, co łaska, to chciałbym zniszczyć to drzewo. Ono mnie zaczyna irytować. W sensie, co za każdym razem, jak tutaj wchodzę, to po prostu muszę przez nie przechodzić jakoś, w jakiś sposób. A ja nie chcę go tutaj, więc ono się zaraz zniszczy, prawda? Dla osób, które nie wiedzą, chociaż wątpię, żeby były takie, które by oglądały Minecrafta u mnie. No to jeśli nie ma drewna, no to liście same opadają. Chociaż jedyna rzecz, która tutaj działa, powiedzmy, oprócz piasku i żwiru, na którą działa, powiedzmy, po części grawitacja, coś, no nie wiem, no, ciężko nawet nazwać grawitacją, po prostu na którą działa taka logika świata, prawda? Chyba kiedyś się w ogóle, jednak, nie pamiętam, czy kiedyś wydaje mi się, że się niszczyły w takich bardzo, bardzo dawnych wersjach Minecrafta, chociaż nie jestem pewien. Te liście. Oczywiście, o tym mówię. Zabijmy tą krowę, bo przydałoby się, żeby on dała tej skórę i... Super, jest więcej skóry. Potrzebna nam będzie skóra między innymi do książek, potem do zaklinania i tak dalej. Ale na razie nie wiem, czy nie skorzystamy z niej właśnie jako formy... A ja mogę w ogóle trzymać LPM-a i będę bił, tak? Nie jestem pewien w sumie. Ale ciężko mi to określić. Jeszcze raz klikam LPM-a, jak się bije. Wygodniejsze jest to dla mnie, moim zdaniem przynajmniej. Wydaje mi się, że teraz jest ciekawe, że jeśli uderzymy, to trzeba czekać trochę czasu, żeby zaatakować znowu z taką samą maksymalną siłą. Jaku już się noc robi, nie? To jest masakra też w tej grze. Ledwo zacząłem odcinek, już się noc robi i zaraz będziemy latali po nocy i będziemy bili się z potworami. To co absolutnie mnie nie cieszy, bo ja już mam 9. poziom i nie chciałbym tego stracić. Znaczy, zanim zrobimy w ogóle półkę z książkami, to pewnie będziemy mieli level, nie wiem, 50 czy coś. Najgorsze jest to, że nie można tego expa niestety magazynować. To jest duży problem dla mnie. Znaczy, no to nie jest problem, ale szkoda tego expa po prostu potem tracić też, nabijać go do 50 poziomu, a potem 30 poziomów i tak stracimy. A te 26 to wcale się tak szybko nie nabiało, no bo wiadomo, im wyższy poziom, tym więcej expa do tego potrzeba. Jak dobrze pamiętam przynajmniej, nie wiem czy to się nie zmieniło, ale raczej wątpię. Myślę, że to jest na tyle mechanika logiczna i poprawna, że ona powinna zostać akurat. Tutaj chciałem powiedzieć, że się nie zrespią przeciwnicy, ale już widzę tam szkieleta. Myślałem, że przez pole magmy on się tutaj nie zrespi, ale niestety tak się nie stało. A to jest w ogóle, tutaj zostawiliśmy pełno, pełno, ała, pełno, no kurde, umrzyjże. Pełno zostawiliśmy, myślałem, że creeper na nas idzie. Zostawiliśmy pełno węgla, więc przydałoby się go na przykład wykopać. Czemu by tego nie zrobić teraz, tylko tak, jedna rzecz. To łaska, wybaczcie, ale ja sobie tutaj oświetlę ten teren. Ja potem te pochodnie oczywiście pozbieram. Też je zrobiłem w międzyczasie. Zobaczcie, tutaj bardzo dużo będę robił w międzyczasie. Nie wiem, czy będę miał ochotę, żeby wszystko opowiadać, co jak i dokładnie zrobiłem. Co jak dokładnie i gdzie zrobiłem. Uważam, że to po prostu nie będzie miało do końca sensu. A przynajmniej nie będzie miało go zawsze. Patrzę, a jeszcze wydaje mi się, że jak stoimy tylko w wodzie, to jednak kopiemy z tą samą prędkością. Zastanawiałem się, czy zmieni to i czy gdy po prostu stoimy w wodzie. Nie mówię tutaj o zanurzeniu całkowitym, tylko po prostu o staniu w wodzie, czy wtedy po prostu jakby. Kopiemy wolniej, ale nie. Nadal kopiemy chyba z tą samą prędkością. Co więcej, mam w ekwipunku, jeśli ktoś jeszcze nie zauważył, o Jezus, jaki jestem poprzebiany tymi strzałami. Mam dodatkowy kamienny kilof, kamienny miecz, na wszelki wypadek, to się nam po prostu przyda. Pozostałe rzeczy nie brałem, bo uważam, że nie będą potrzebne. Tutaj mamy gravel, tak? Tak, gravel. I chyba dostałem krzemień, dokładnie. Jeszcze ten krzemień też mi się... Ten krzemień oryginalny z Minecrafta mi się bardziej podobał. A tutaj powinien być w ogóle ten taki biały krzemień, który można znaleźć na ulicy. Nie wiem, czy jestem jedyną taką nienormalną osobą, ale jak byłem mały. Czyli miałem, nie wiem, lat. Nie wiem, lat, może z 9, może z 10. To ja brałem zawsze dwa krzemienie, takie bardzo suche, i próbowałem z nich wykrzesać iskry. I powiem wam, że chodziłem na przykład do łazienki, zamykałem ją całkowicie, bo wiadomo, w łazience raczej. Znaczy, no dobra, może teraz nie, ale kiedyś, przynajmniej u mnie w bloku, znaczy nadal jakby w Polsce, jak jeszcze mieszkałem, to u mnie w bloku po prostu, no nie było okien, tak. I, znaczy, przepraszam, nie było okien w łazienkach, oczywiście, tak? Może inaczej, bardzo źle zabrzmiało, że nie było w ogóle okien. Nie było okien w łazienkach. I... Też słyszę zombiaki.
Czekajcie, wiecie co, szukam czegoś, czym będę mógł to zalepić, ale chyba nie za bardzo mam czym. Chciałem, wiecie, tutaj wysuszyć tą wodę z okolicy. Po prostu u mnie w łazience nie było okna, tak? I zawsze chodziłem po prostu do łazienki, zamykałem ją, robiłem po prostu taką ciemnię trochę. Znaczy oczywiście nie fotograficzną, tak? Bo do tej było jej bardzo daleko. Ale taką ciemnię, żeby po prostu, wiecie, zaciemnić ile się dało. Światła. I ono chyba wpadało tylko przez takie kratki, które były w drzwiach. Oczywiście tam na dole, no wiecie, w drzwiach. Myślę, że to akurat się jeszcze się nie zmieniło i to jest. I to jest jakby cały czas. Cały czas te drzwi tak działają, że one zawsze mają jakieś tam wyjście. Chociaż nie, też nie zawsze. My wiecie, wyjście dla światła, czy też wejście dla światła. O, 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 udało mi się wysuszyć super. Właśnie o to mi chodziło, bo chciałem tutaj, wiecie, ten. Węgiel wykopać szybciej, wybaczcie. Chciałem już. Czasem niektóre rzeczy będę mówił po angielsku, może mi się to zdarzyć. I to nie dlatego, że mieszkam w Anglii, tylko dlatego, że po prostu pamiętam z czasów, gdy się jeszcze grało w tego Minecrafta, po prostu był on tylko po angielsku na przykład. Do pewnego momentu oczywiście, ale ja pamiętam właśnie głównie na przykład angielskie słówka. Wracając. Chodziłem, zaciemniałem to miejsce i po prostu próbowałem wykrzesać iskry i rzeczywiście to mi się udawało. Jeśli były odpowiednie krzemienie. I powiem wam, że chyba tylko ja byłem tak nienormalny, bo zakładam, że nikt normalny tego nie robił. Ja po prostu byłem dzieckiem, które lubiło sobie eksperymentować w ten sposób. Chociaż może też są ludzie tak samo pogrzani jak ja. Kto wie. Raczej w dzisiejszych czasach się to nie zdarza. Raczej w dzisiejszych czasach te dzieci biorą sobie miotacz ognia w Far Cry 3 na przykład, czy tam czwartym, czy którymkolwiek i sobie podpalają po prostu całą okolicę. A nie wykrzesują sobie iskry w domu. Przy użyciu krzemieni. I pamiętajcie o tym, że to nie były też iskry takie, że wow, o kurczę, zaraz podpalę po prostu wszystko i wszystkich. Tylko to były iskry, no, malutkie, tak? Nimi się praktycznie nic nie dało zrobić, tak naprawdę. Więc, no, nie było to niebezpieczne przede wszystkim, tak? Bo o to mi chodzi. Że ktoś może pomyśleć, że o, jak tak można dziecku dać? To przecież takie niebezpieczne i w ogóle. Czemu to się nic nie... O, zniszczyło się. No nie było to w żaden sposób niebezpieczne, spokojnie. Wszystko było kontrolowane. Może też tak nie do końca źle powiedzieć, że to było kontrolowane, bo nie było to kontrolowane do końca. Przez nikogo. Ponad mną, znaczy poza mną w sumie. Ponad mną, no ponad mną też przez nikogo nie było to kontrolowane. Ale na pewno było to, wiecie, tak. Nie było to na tyle problematyczne, że miał kogoś podpalić czy coś. Tak, to jeśli chodzi o krzemienie, to taka historia drobna. Tak jak mówię, no ja się staram o to, żeby opowiadać te historie, żeby one były w miarę ciekawe dla was. Jednocześnie, żeby was też nie zanudzić tutaj tą grą, tym jak ja gram. Ale postaram się, żeby takie storytellingi się tej jak najczęściej pojawiały, bo to jest uważam, że fajna rzecz tutaj do właśnie Minecrafta, żeby pasowało. Tutaj słyszę właśnie zombiaka, o nie, jeszcze creepera. Ja to bardziej wolałbym tutaj creepera, to on wybuchł. Halo, panie creeperze? Pięknie, udało się nam zrobić to, czego oczekiwałem, chociaż boję się, że nie damy sobie rady z tym zombiakiem. Ja mam, że strasznie dużo, mimo wszystko potworów się tej respi. Nigdy nie miałem... O, znowu więcej węgla, ale na razie chciałbym się skupić na tym, żeby uciec, bo widzę, że tutaj zaraz mnie usieką ten zombiak i ten szkielet. Nigdy nie miałem takich problemów z mobami, jak teraz mam. Znaczy, nigdy mi się nie zdarzyło... O, cholera, tam jeszcze jest creeper. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym... Prawda? O, jeszcze utopiec, świetnie. O, jeszcze zombiak. Pająk, nie! Co się tutaj tyle tego porozpiło na mojej wyspie? Halo? Ale to jest moja wyspa. Spadać mi stąd. Moja wyspa, zostawcie mi moją wyspę. Nigdy nie miałem problemu po prostu, żebym się aż te mobów spawniło i żebym ja się z nim musiał aż tak bić. Żebym ja uciekał i próbował przeżyć, tak? Pająki co najgorsze też są mobami, znaczy one się stają neutralne, jak dobrze pamiętam, w ciągu dnia. Ale jak nie jest to dzień, to no jest z nimi problem. Tym bardziej, jak się ich z wyspy aż tyle, bo one się w ciągu dnia nie palą. Zakładam, że na przykład takie dwie noce one tutaj postoją, to trochę już się tego zrobi. Co ja tutaj zrobiłem? Nie chcę tego tutaj wrzucać. Produkty zwierzęce mamy różnego rodzaju tutaj. Oczywiście pieczone, nieupieczone. Tutaj mamy w sumie właśnie tak zrobiłem, żeby tutaj były surowe. Tu była skóra różnego rodzaju. W sensie tam wiecie, takie jakieś przedmioty pokroju właśnie pióra, skóra. Jajka akurat daję do jedzenia, bo nie wiem, czy da się z nich coś oprócz tego zrobić. W sumie to przydałoby się po prostu zobaczyć. Jajka, chyba nie za bardzo. W moim ekwipunku coś. Z jajek. Nie za bardzo, zupa grzybowa, ale zupy grzybowej raczej nie chcemy. Nie wiem dlaczego mam akurat muchomora mam wrzucać do zupy grzybowej, to jest dla mnie akurat bez sens trochę, ale no cóż. Moje ja jak powiem, że coś jest bez sensu, no to wcale nie musi nim być. Żoną zbroję wiem, że możemy zrobić blok węgla, który nam się nie przyda. Brukowy murek też wiem. Polerowany dioryt, nie, to jest, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie blok
który jest, no, ozdobny, tak, dekoracyjny. Co więcej, miecza nie możemy, to wiem. Łódka, oczywiście, że wiem. Dymowe schody, pierdoły. Tutaj jest błękitny cement, a, bo tutaj do tego trzeba barwników różnego rodzaju. Co to jest? To jest TNT, czyli miałem raz, to jest normalnie TNT. Chodzi po prostu o stworzenie tego, ale na szczęście nie mamy możliwości zrobienia tego. Krzesiwo, czyli zapalniczka. Nie mamy szapki żelaza, szapka żelaza jest, znaczy mamy żelazo tam na dole, ale nie mamy jak się tam wybrać. Ciasto to był cukier z trzciny cukrowej, pszenica oraz wiadra mleka. Szczerze, ciasto było bardzo ciężko, pamiętam kiedyś. Andezy też nie wiem, to też wydaje mi się blok dekoracyjny, tylko i wyłącznie miski, to wiadomo. Piec, bruk, to jest twarda ziemia. Twarda ziemia służy do tego, aby stworzyć ścieżki, tak tylko informuję osoby, które nie grały tak długo jak ja, mniej więcej Minecrafta. Po prostu nie zarasta ona trawą i jest do tego właśnie przydatna. Pozwólcie, że teraz sobie wezmę parę rzeczy i sobie na przykład upiekę te 8 schabów. To może będziemy tego po prostu potrzebowali, moim zdaniem. A to może po prostu kliknąć stąd, żeby szybko to zrobić, tak? No to wygląda. Okej, spoko. Tak jakby nie mam o to problemu żadnego. Ja po prostu tego wcześniej nie zrobiłem. Tutaj mamy żwir. Żwir oczywiście idzie tutaj do tego piasku, ziemi i tak dalej. Nie są to rzeczy, których będę potrzebował. Tutaj oczywiście myk w ten sposób, ponieważ mamy tego tych dębowych pni trochę. Brzozowy pnie również tutaj odłóżmy, że nie będą nam potrzebne. Trochę bruku zawsze mam przy sobie, mi się to moim zdaniem przyda. Dioryt również odkładamy, ziemię odkładamy. Strzały mogą iść do, w sumie właśnie do którego miejsca. Nie mamy jeszcze na taką jakąś broń i tak dalej miejsca, więc niech zostaną na razie tutaj. Bo i tak gdy, potem wiecie, jak będę się stąd przenosił, to będzie bardzo ciężko. Z tym krzemień. I to jest dobre pytanie też, gdzie go włożyć. Też na razie nie mam za bardzo gdzie, więc może go na razie tutaj włożę gdzieś pomiędzy te wszystkie bloki. Zobaczmy, czy nam się już upiekło. No już upiekło nam się 6 schabików. Więc zjedzmy to. Jak słyszycie, no po prostu strasznie krzeczą te nietoperze. No powiem szczerze, że jakoś specjalnie nastawiony pozytywnie do tego nie jestem. Przepraszam, nie nietoperze, Jezus, pająki. Nie jestem specjalnie nastawiony do tego pozytywnie, bo boję się, że dostaniemy mimo wszystko pierdziel od nich. Ja można spróbować, czemu by nie? A jak tam wygląda? Jezus, jak mi się szybko też kończy jedzenie, prawda? Tutaj trzeba bardzo z tym jedzeniem podchodzić tak, może nie tyle oszczędnie, tak? Bo to też jest złe słowo, ale trzeba bardzo dużo go zbierać, z tego co widzę. Gdzie to jesteście pajączki? Ja będę miał z nimi problemy wielkie, coś tak czuję, niedługo. No, zjedzisz to do mnie czy nie? Dziękuję, jeden leży. O, mamy kolejny schemat, ale to dlatego, bo zdobyliśmy właśnie pajęczą sieć. Po prostu sieć i oczy pająka oczywiście. To oczy pająka zupełnie wyglądają jak oczy pająka. Nic mówić, ale pająki mają takie właśnie, takie jak tutaj oczy, prawda? Jak widzicie, o, tam jest creeper w ogóle. Tutaj musi spłonąć. O cholera, niedobrze. Skończył mi się miecz. Nie zwróciłem na to uwagi. Teraz go zabijemy, myślę, tego pająka. Super, poszło. Nic wygląda w ten sposób. Okej, będę się przyzwyczaił do tych nowych tekstur, bo naprawdę one mnie jarają. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadzają. Jeśli tak, proszę informujcie mnie o tym, ponieważ no... Chciałbym mieć taki feedback od was, że nie wiem, że o, Lipki, weź to, bo nam się nie podoba, bo jest beznadziejne, bo coś tam. A jeśli wam się podoba, to po prostu też możecie to napisać, że tak jak mówię, jakiś feedback od was chciałbym usłyszeć, co chcecie zobaczyć, co wam się będzie podobało, jak chcecie, żeby to wyglądało wszystko i tak dalej, i tak dalej. Panie Creeperze, to się w wodzie pierze. Chodź pan tutaj. To nie wybuchnie? Nie, aha, bo on w wodzie nie może nawet wybuchnąć, w ogóle, w sensie nie może się nawet zdetonować. Chciałem to właśnie powiedzieć, dobra, może się zdetonować. Ważne, trochę do niego chyba już za blisko podszedłem. Natomiast chciałbym wiedzieć, co to jest. To jest glina. Tak, to jest glina. Ciekawie wygląda jak na glinę, powiem szczerze. Nie spodziewałem się jej w tej formie. Ale spoko, to nam się przyda też. Glina jest do cegieł, do różnego rodzaju innych pierdół. Można ją kolorować również. W sensie, można ją po prostu barwnikami przekolorować na inny kolor. Kolorować, przebarwić. Nie wiem, czy przebarwić to jest dobre słowo. Tu mamy zwykły kamień. Dobra, zebraliśmy trochę surowców. Czemu sobie się, tak jak mówię, porozglądał tutaj, bo na razie co wiemy, tylko to jest to, co się znajduje tam, powiedzmy, do pewnego miejsca i tyle. I to jest wszystko. No i że mamy pod swoim domem tak naprawdę jaskinie, jakby na to nie spojrzeć. Jestem ciekaw, to chyba nadal nie można spać, jeśli są wrogowie w pobliżu, więc choćbym stworzył łóżko w tamtą noc, to i tak bym w nią nie mógł spać. Patrzę na czas, kurczę, strasznie szybko to idzie, już 14 minut, a ja dopiero zacząłem tak, znaczy ja czuję się jakbym dopiero co zaczął, że nie dziwię się, tak? O cholera, to było właśnie głupie z mojej strony.
Dopiero co zacząłem, no dopiero co przecież wszedłem do tej wody, a już mi się powietrze kończy. Tak, oczywiście żarty żartami, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Po prostu no... Nie odczuwam tego upływu czasu w tej grze. To jest właśnie takie fajne. To jest bardzo fajne w sumie z jednej strony, z drugiej no nie do końca, bo potem się okazuje, że tak naprawdę w ciągu 30 minut na przykład nie zrobiłem prawie nic, albo widziałem bardzo niewielki teren. Znaczy, jak już powiem wam tak, na początki właśnie będą takie, że raczej będzie to głównie surowy gameplay. Myślałem, że trochę szybciej to pójdzie z ogarnianiem tego, ale skoro się nie udało, no to po prostu początki to będzie właśnie taki bardzo surowy gameplay, a potem po prostu dopiero w przyszłości, jak już będziemy mieli powiedzmy ogarnięte tutaj to wszystko pobudowane, to będę rzeczywiście to ucinał jakoś tam bardziej, ponieważ no teraz nie chcę wam nic zabierać, czego byście nie, żebyście wszystko widzieli w miarę. A jak będziemy już, wiecie, znali po prostu te wszystkie tereny wokół, etc., to jakby będzie to dużo szybciej szło. Nadal nie wiem, gdzie są króliki. W sensie, bo widziałem, że dodali króliki w Minecrafcie, więc jestem ciekawy, jak one wyglądają i jak one się zachowują i jak skaczą. Wiem, że można je rozmnażać. Ciekawe, czy rozmnażają się rzeczywiście jak króliki, na przykład w Australii, które, nie pamiętam, chyba one zaszkodziły niemalże ekosystemowi australijskiemu. Pamiętam, że zostały tam sprowadzone i zaczęły się tak rozmnażyć na potęgę, że chyba były wręcz polowania na to, żeby je po prostu wytępić. W sensie wytępić, wiecie, do normalnych ilości, tak? Że tego było za dużo. A nie wiem, czy nie zostały w ogóle całkowicie wytępione, ale raczej wątpię. Dobra, tyle zebraliśmy, co mamy, dwie skóry tylko. Fajnie, znaczy to jest szkoda, bo przydałoby się więcej w sumie. I to jest jaskinia, do której oczywiście musiałem wlecieć zamiast zejść jak normalny człowiek. Czemu ja tutaj w ogóle wszedłem? Wiecie co? Ja sobie tutaj oznaczę jakoś wejście. Aha, już słyszałem pana szkieleta. Czy ja mam w ogóle jakieś... Oczywiście, że nie mam ani... Znaczy, workbenchu ja wiedziałem, że ja nie mam. A, to był workbench, a nie crafting table. Nie, albo crafting table? Nie pamiętam teraz. Chyba crafting table. Znaczy, workbench, crafting table na jedno wychodzi tak naprawdę w tłumaczeniu, tylko że dla młodszych widzów, którzy gdzieś są tej tacy, to może nie być takie oczywiste, tak? W sensie, bo kojarzą na przykład tylko jedną nazwę. Znaczy, nie żebym komuś ubliżał, ja mówię tutaj poważnie po prostu. Rzeczywiście są ludzie, którzy kojarzą tylko jedną nazwę na przykład i ja też tak mam czasem. Że na przykład nie wiem, co to znaczy i potem się okazuje, że no ja znałem, tylko że pod innym słówkiem to. To jakby no crafting table i workbench są dosyć... Wydaje mi się, że są nawet takie, to są niemalże takie same słówka w... Jakby w tłumaczeniu one znaczą mniej więcej to samo. Też pewności 100% je wam nie dam. Wiem, co znaczy workbench, co znaczy crafting table, no to stół do tworzenia, tak? Dla mnie. A workbench to jest jakby stół taki do właśnie pracy takiej technicznej czy coś. Jest najpierw na nietoperz tutaj. Padł. Okay. Pochodnia by nam się przydała gdzieś tutaj, żeby nam oświetliła co nieco. Okej, okay, trochę więcej węgla. Czy ja mam jeszcze chyba jakieś 1 kilo przy sobie, co? Mam, okej. Okay. Tyle dobrze. Gorzej z mieczem i z pochodnią. Nie z pochodnią. No z pochodniami też mamy tylko 10. Ale myślę tutaj o siekierze. O łopacie, jejku. Przecież nam się, po co nam w kopalni będzie siekiera? O łopacie oczywiście. Znaczy tak jakby wszystko nam się powoli kończy, to dlatego, że na razie jeszcze nie mam jakichś za bardzo surowców. My dopiero zaczynamy tak naprawdę tutaj wiedzieć to wszystko, dopiero zaczynamy kopać. Przy czym nie wiem, czy już węgla nie mam zdecydowanie za dużo, zdecydowanie mam go w sumie za dużo, niż powinienem mieć, ale to dlatego go kopię, bo jest exp, tak? Bo jest to dodatkowy też węgiel. I myślę, że no jak się go nafarmi, tam nie wiem, z pół skrzynki na przykład, no to już nam starczy przez... A ja wiem, 20 odcinków może nawet. Zresztą zależy, co będę z niego robił oczywiście też, to nie pozostaje żadnych wątpliwości, a poza tym obok złóż węgla często się znajdują inne złoże, więc myślę, że warto to wykopać, skoro już się tutaj jest. Ma się taką możliwość, że tutaj się jeszcze dokopię. Właśnie na przykład teraz znaleźliśmy dodatkową rudę żelaza, z której będziemy mogli stworzyć sobie jakiś tam ekwipunek lepszy. W ogóle powiem wam jeszcze parę rzeczy za chwilę na temat osiągnięć tutaj, które są w Minecrafcie, bo to jest też ciekawa informacja. Znaczy myślę, że dla osób, które nie interesowały się, tak jak mówię, Minecraftem od czasu tam wersji 1.x, tam nie wiem, 1.1.5 na przykład, czy coś tego typu. Tak, bo one dopiero te osiągnięcia weszły niedawno. Postępy dokładnie. Kiedyś tutaj były osiągnięcia, teraz są to postępy. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba to, że zostało to w ten sposób zrobione, bo teraz nie wiemy w sumie, co trzeba zrobić. Tam było kiedyś wcześniej wszystko opisane, pokazane, teraz natomiast już jest to inaczej zrobione. Rolnictwo w ogóle weszło. To mi się podoba. To jest w ogóle stworzone z mema tak naprawdę, który kiedyś istniał, ponieważ no po co komu diamentowa motyka? W tym momencie rzeczywiście jest achievement na motykę diamentową, na zrobienie jej. Całkiem zużyli diamentową motykę i przynajmniej swoje zaczynania, bo ona, jakby na to nie spojrzeć, ona ma chyba 3600 wytrzymałości. 3600 pól uprawnych trzeba było
zrobić, więc wow. Zbilansowana dieta to trzeba zjeść wszystko. To są w ogóle takie fajne achievementy moim zdaniem. Bardzo mi się to akurat podoba. To jest, moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Tutaj mamy też więcej rzeczy już związanych z atakiem. Nie wiem, czym jest totem nieśmiertelności. Nie wiem, czym on jest. Musiałbym się o tym dowiedzieć dopiero za jakiś czas. Nie mówcie mi, ja sobie to sprawdzę sam. Czułeś żadnego golema. W ogóle wydawało mi się, że... aha, bo tak, bo w oryginalnym teraz Minecrafcie, jakbym nie miał tekstur paka, z tego co wiem, to twarz w dyni została usunięta. Żeby ją wydrążyć, trzeba nożyc. Odkryj każdy biom, no to tutaj chyba nie pozostawia to żadnych wątpliwości, że to fajny achievement. Nie punkt do odrodzenia, to jest też fajne. A jestem ciekaw, czy można zrobić na przykład to bez tego. Wygląda to, że tak, ale w praktyce nie wiem, czy to się zaliczy. To jakby one są połączone, nie wiem, czy zauważacie tutaj to. One są połączone i jeden wynika z drugiego, tak jakby, więc nie jestem pewien, czy można tak zrobić. W każdym razie ktoś bodajże, jak się nie mylę, to Raf sugerował mi, abym zrobił Minecrafta na 100%. Czy go zrobię? Nie wiem. Szczerze mówiąc, to nie jestem pewien, czy mam będę miał na tyle chęci. Co to jest za... co to jest? Andezyt. O, świetnie, andezyt. Czy przypadkiem już nie miałem wcześniej andezytu? A nie, nie miałem go, bo jego mogłem wytworzyć. Można wytworzyć andezyt i dopiero potem można coś z nim dalej robić. Ja szczerze mówiąc, to jest tutaj mój blok, myślę, moim zdaniem dekoracyjny głównie. I szczerze mówiąc, to nie będzie to jakoś pięknie wyglądało wszystko. Chcę to podkreślić jeszcze raz. To wszystko, co teraz będę robił na tym texture packu, nie będzie wyglądało pięknie, to będzie wyglądało w miarę realistycznie. Tak, w sensie chodzi o tekstury, tylko i wyłącznie bloków, które tutaj wykopuję. Ja mam więcej żelaza, które nam się moim zdaniem bardzo przyda. Okej, okay. To dużo tego żelaza niestety nie było. Cześć, panie pająk. Panie pająku, umrzyj pan. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest zrobione dla ludzi, którzy... kiedyś był bodajże Nodus, tak się nazywał ten... jest bardzo ciężko mi to przypomnieć sobie. Nodus bodajże, tak się to nazywało. Była rzecz, która właśnie pomagała w PvP. W sensie to było... było tam wyliczone x... X, czekajcie, wiecie co, wykopię tylko ten cały żwir stąd, bo nie chcę, żeby mi potem spadł na głowę. Nodus bodajże właśnie on pomagał przy PvP, znaczy pomagał, on to był cheat, który przy PvP po prostu wyliczał tą ilość czasu między uderzeniami i dzięki niemu można było po prostu łatwiej zabić przeciwnika, tak? W sensie, no, on idealnie tak jakby, no, jeśli były dwie osoby, które się starły, tak? Może tak to wytłumaczę. To Nodus dawał przewagę tej osobie, która go miała, bo no wiadomo, że tam są mikrosekundy, czyli nawet milisekundy pomiędzy uderzeniami, że nikt tego nie zrobi perfekcyjnie. Natomiast no, Nodus był prawda, modem, cheatem, który te milisekundy no, robił dosłownie w idealnym czasie, tak jak się, jakby to nazwać. Ten cooldown pomiędzy atakami, on po prostu miał idealnie wyliczony, tak? On miał wpisany w program i no w sumie to tyle. Tyle jeśli chodzi o to, no... po prostu był to cheat, który był banowany był dosyć mocno, ale przypomniało mi się to teraz właśnie po prostu tego, że zostało to tak stworzone. Nie wiem, czy do końca właśnie jest to po to, żeby tak było łatwiej sobie to wyliczyć, czy też innego powodu. Nie wiem. Nie interesowałem się szczerze mówiąc tym konkretnym wskaźnikiem, bo nie jest mi on potrzebny jakoś bardzo. Znaczy pewnie się nim zainteresuję, jak będę rzeczywiście już zaczął walczyć tutaj z jakimiś mobami na poważnie bardziej, a nie tylko po to, żeby je zabić. A na przykład, nie wiem, na przykład będzie to Witcher, będzie to... będzie to już jakiś taki mob potężniejszy, jak będziemy nie walczyć z jakimś Ender Dragonem, może pójdziemy na dno oceanu i gdzieś tam coś będziemy zwiedzali. Powiem wam, że bardzo dużo tutaj takich rzeczy doszło, no, fantastycznych, tak? Nie ma co się oszukiwać, tutaj bardzo dużo fantastyki doszło, podziemne, przepraszam, podwodne miasta, End, no to wiadomo, w ogóle bardzo dużo osób narzekało na End i na Enchanty. Ja szczerze mówiąc byłem jedną z tych osób, która również nie czuła tych Enchantów tak dobrze w grze, bo uważałem, że okej, okay, fajnie, że to zostało dodane, ale to jest tak naprawdę magia. To jest magia, a znaczy wiecie, jeszcze alchemia, okej, okay, ale magia, tak, no Minecraft z magią, no mech, no trochę. I miałem takie podejście przez bardzo długi czas i szczerze mówiąc to, czy ja wiem, czy nadal go nie propaguję, bardzo ciężko mi powiedzieć. Na pewno już na to nie narzekam, tak jak kiedyś narzekałem. Kiedyś to w końcu zaakceptowałem, że coś takiego po prostu istnieje, no i trzeba było sobie powiedzieć, no trudno, no bywa, tak. Nie, to istnieje, no. Nie ma co się kłócić. Wiecie co, postawię tej pochodni, bo chcę jeszcze wykopać to żelazo. Strasznie dużo tego żelaza na szczęście jest. Nie, wiecie co, wydaje mi się, że kiedyś te surowce były rzadsze, dużo rzadsze. A teraz to po prostu łażę i praktycznie ich zdobywam od cholery, delikatnie mówiąc. Przepraszam za oczywiście wyrażenie, no ale taka jest prawda. To jest moim zdaniem dobre słowo na to, ile tych surowców udaje nam się tutaj zdobyć w tak krótkim czasie. No świetnie, teraz mi się skończyło mi się kilo. Wybaczcie, ale teraz będzie... parę sekund w sumie kopania głupio ręką.
Bo w sumie wiecie co, zrobimy to inaczej. Hop. 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 Bierzemy to. Padniemy, trudno, zranimy się, to nie jest problem dla nas. Tak, czemu nie gram też na bo niektórzy może coś dziwić, dobra, to jeszcze nie mam nic odkrytego. Czemu nie gram na hardkorze, no to jest chyba oczywiste. Znaczy myślę, że to jest jedna z najbardziej oczywistych rzeczy, czemu nie gram na trybie hardcore. No dlatego, że ja już tutaj padłem, zauważcie, ile razy w ciągu pierwszego odcinka, tak? To jest odcinek dopiero drugi. Więc Maria, ja to mam rzeczy do ogarnięcia, przecież ta jaskinia to jest bogactwo absolutne. Wiecie, ja sobie chyba ją jakoś oznaczę. Pamiętam, ojejku, wiecie, sobie się jeszcze przypomniał masę rzeczy po prostu z czasów, kiedy grałem właśnie tego Minecrafta więcej. Dobra, zaraz wam to opowiem, bo wyjdźmy stąd. Coś wyrzuciłem, nie. No, w każdym razie... no i zgubiłem to, co mówiłem wcześniej. No to przejdźmy w takim razie do historii. Aha, mówiłem o enchantach. No więc nadal tak jakby uważam, że nie jestem jakimś tego zwolennikiem ultra, ale z drugiej strony to... Nie jestem też jakimś przeciwnikiem, tak? Jakby no przeszło mi to. Co tam się tapla? Jakaś ryba, okej. Okay. W ogóle można ryby chyba do tego, do wiader złapać, z tego co widziałem przy tych achievementach. Próbujemy to zrobić, czemu by nie? W ogóle teraz oświetliłem, kurczę, tą wyspę i nagle jest pięknie, ładnie i wszystko działa. Co miałem dodać? Aha, tą historię na temat oznaczenia sobie tego. Z pomocy takiego patyka z dirta, mianowicie kiedyś jak grałem jeszcze właśnie ze znajomymi, tak jeszcze kiedyś miałem znajomych, Andes, pozwólcie, że rzucę tutaj, to właśnie mieliśmy serwer swój własny, czy to był serwer, prawda, nie był on 24 na dobę, tylko jak ktoś włączył, to był. No i... Czekaj, tutaj są rzeczy z potworów, takie rzeczy, które można zjeść, czy coś z nimi zrobić. Ja to wszystko tylko tutaj powrzucam. No i... Było to tak, że no, jak ktoś włączył, to był ten serwer, jak nie, no to nie. Bardzo dużo wtedy graliśmy, więc sami rozumiecie. Więc praktycznie ten serwer no, stał ile się dało. Bodajże nie pamiętam, czy ja byłem hostem, czy nie. To koledzy byli hostami bodajże. Jeden z kolegów moich w tamtejszych czasach. I po prostu no, było takie ustalenie, że nie budujemy tak zwanych kolumn z dirta, czy też jak to nazwali, patyków z dirta, nie pamiętam teraz. A pamiętam, że kiedyś po prostu jeden z kolegów się wkurzył na drugiego i zaczął coś takiego budować i po prostu cała mapa była w tym. A ja jako, że nie wiedziałem wtedy, bo ja doszedłem do tego serwera trochę później, to wiecie, tak myślałem, no dobra, to takimi patykami sobie będę oznaczał wszystko, czego będę potrzebował. Żebyście widzieli okolice po prostu domków tych ludzi. O Jezu, biedni, współczuję im naprawdę. Mieli naprawdę przewalone ze mną. W ogóle widzę, że drzwi dębowe mają pełną teksturę, a te brzozowe już niekoniecznie. Tutaj przynajmniej na tym teksturpaku. A tak tylko wiecie, tak tylko się... Czy czysta... Czysty po prostu taki... wiecie, no czysty takie zastanawianie się po prostu, no. O, hurra, ciężki sprzęt. I nagle milion nowych receptur. Takie jakieś luźne po prostu, wiecie, myślenie mi się włączyło. Tutaj mamy żelazny hełm, to nam nie jest potrzebne, żelazny miecz raczej też nie, tarcza. Jak się robi tarcza? W ten sposób, czemu, wiecie co? Zróbmy to. Nie, tylko jedną tarczę. Wydawało mi się, że mieliśmy 9, a nie 10 tych dwóch sztuk żelaza. Okej, okay, a najwyraźniej mieliśmy 10. Wiecie co, nożyce nam się przydadzą, bo jakby jak trafimy na jakąś owcę, to nigdy nie wiadomo. Natomiast na pewno zrobię jeszcze też trochę patyków. Zrobimy z nich tak. Przede wszystkim uważam, że zrobimy kill off. Potem łopatę. Myślę, że nam się przydadzą po prostu. Zrobimy więcej patyków. Zrobimy ponadto jeszcze siekierkę. Tak jak mówię, no nigdy nie wiadomo, może nam się to przydać. Sprawdź swoje postępy i hura. Tam więcej expa. Znaczy nie więcej expa, tylko więcej osiągnięć odblokowanych. I ponadto zrobimy na pewno jeszcze też, no w sumie to dwa miecze żelazne, czemu by nie. Bo szczerze mówiąc, to bijemy się z tymi mobami bardzo, bardzo mocno teraz. Tarczę oczywiście wkładamy do ręki. Ona nas ma w jakiś tam sposób chronić. Szczerze mówiąc, ona jest bardzo tania w wytworzeniu, więc wiecie, jest to moim zdaniem akurat dobry deal. Całkiem. Wezmę sobie więcej drewna. Kto wie, czy nam się nie przyda, bo nie tak. Może tyle nam wystarczy. Nożyce. Miecz. Tutaj mamy miecz drugi. Siekiera też na razie tutaj. Łopata akurat jeszcze nie mamy tej żadnej łopaty na wyposażeniu i w ten sposób zrobimy. Okej. Okay, tutaj są rzeczy ze zwierząt i z... W sumie to nie, oko nie jest jadalne, więc pójdzie tutaj do tej linii. W sumie to nie wiem do końca jeszcze jak to wszystko porobić, tak? Bo nie wiem, mięso akurat nam się nie przyda, to jest jedzenie, ale zupełnie nam się do niczego nie przyda.
No, po prostu zastanawiam się nad segregacją tego, tak? Po prostu i tyle, nic więcej. Na razie myślę, że tutaj to żelazo do skrzyni. Można zrobić więcej patyków i więcej pochodni. Kurde, bardzo szybko mi powiem, że to idzie. 4-4. Ponieważ kiedyś, żeby takie rzeczy dostać, to szczerze mówiąc, dużo więcej kopałem, dużo więcej grzebałem. Chyba ze 2-3 godziny mi schodziło na tym, żeby zebrać aż tyle surowców różnego rodzaju, a teraz to o, idę sobie i o, cześć, cześć pajączku, zabiję cię od razu, o, cześć tam, ruda żelaza, o, tak sobie po prostu gdzieś leży. No, po prostu strasznie moim zdaniem ta gra jest łatwiejsza, nie wiem dlaczego, może ja się mylę, może tak było zawsze, ale moim zdaniem to po prostu dużo więcej surowców jest wszędzie po prostu. Nie wiem, czy to mam właśnie ułatwić grę, czy też nie, czy to jest po prostu tak zrobione. Czekajcie, jeszcze spróbuję tę rybę jakąś polować. Przy pomocy miecza udało mi się tutaj walnąć. One mogą przyspieszać przy pomocy swoich płet, tych ogonowych. Ojojoj, tutaj mi się bardzo nieładna rzecz zrobiła, mianowicie jakiś lach się trafił. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Ale widzę, że obez jeszcze nie odwala. Wiem, że już mamy 30 minut, a jeszcze minutkę dosłownie gramy albo dwie i skończymy. Patrzę tam, zastanawiam się, iść nie chcę, ale zobaczcie, z jakiej odległości na zombiak już poszedł, tak? To jest odległość, nie wiem, 20-30 może nawet bloków. Ten się już na nas rzuca. Oj, coś mi waliło, przepraszam. Cały czas mnie wywala do pulpitu z jakiegoś powodu. Będzie zaraz się dowiem z jakiego. Jak mi coś już wyskoczy na pulpicie. Patrzę, nie, ale obec żyje cały czas i jest wszystko w porządku. Bijemy tutaj tego zombiaka. Widzę, że już się w ogóle dzień zbliża, więc myślę, że jak tylko się... już dzień jakby, jak już dzień będzie w pełni, to wtedy zakończymy odcinek. W sensie jak będzie w pełni, jak już zejdzie słońce, jak już wszystko będzie w porządku i będziemy mogli się pożegnać przy... Ja to wiecie co, pójdę po prostu na tą naszą wyspę kochaną, na której mamy... Chociaż to nie jest też do końca wyspa, tak, bo ona tam ma połączenie potem z lądem. Po prostu pożegnam się z wami gdzieś tam. Czy tam jest jakąś strukturę już? Tam jest już jakaś struktura, o kurde. Wiecie co? Pójdziemy tam w następnym odcinku. Ale tymczasem, moi drodzy, przy wschodzie słońca żegnam się z wami. Oj, przepraszam, nie tak. Tak, przy wschodzie słońca żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Możecie zostawić suba, łapkę, wpaść na Discorda albo rzucić donate'em. A ja się z wami żegnam jeszcze raz po raz 50 czy 60. Do zobaczenia i na razie.